Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję blendera HappyCall Axlerim Z. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. Po otworzeniu pudełka znajdziemy od razu pliczek z papierologią, na którą składa się instrukcja obsługi i podręcznik użytkowania, czy też krótka książeczka z podstawowymi przepisami. Dalej mamy popychacz, za pomocą którego możemy przesuwać produkty włożone do dzbanka. Ciekawostką jest to, że na końcu mamy wbudowany termometr, a odczytana temperatura pojawia się na ekranie na zewnętrznej części. Dalej znajdziemy pokrywę, która składa się z dwóch elementów, czyli takiej zewnętrznej, która jest nakładana od góry na dzbanek, oraz środkowej, którą możemy zdjąć, żeby na przykład coś dolać do dzbanka. Przedostatnim elementem jest sam wspominany już kilka razy dzbanek. Poza tym mamy jeszcze podstawę silnika wraz z ekranem oraz pokrętłem do sterowania. Całość wygląda dość minimalistycznie, wszystkie elementy są ze sobą spójne, a łączenie całości w zestaw jest banalnie proste. Wystarczy bowiem na podstawę umieścić dzbanek, od góry dzbanka nakładamy jeszcze pokrywę, podłączamy zasilanie, no i możemy korzystać z urządzenia. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że urządzenie ma moc 1400 W, co pozwoli uzyskać do 28 000 obrotów na minutę. Kielich ma pojemność użytkową do 2 litrów, więc no całkiem sporo na raz możemy tutaj rozdrobnić. Warto też wiedzieć, że ten dzbanek jest wykonany z tritanu, czyli tworzywa całkowicie bezpiecznego dla zdrowia i wolnego od wszelkich bisfenoli. Noże, a także ta podstawa dzbanka są z kolei wykonane z hartowanej stali nierdzewnej. A jak wygląda obsługa tego blendera? Całe sterowanie odbywa się za pomocą pokrętła od przodu. Gdy przesuniemy w lewą stronę, uruchamiamy automatyczne tryby dedykowane do różnych rodzajów potraw, z kolei przesuwanie w prawą stronę uruchamia wybrane przez nas prędkości. Praca urządzenia może zacząć się wyłącznie wtedy, gdy umieścimy dzbanek w podstawie urządzenia. Warto jednak wiedzieć, że nie jest konieczne umieszczenie pokrywy, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ o ile te tryby automatyczne musimy potwierdzić kliknięciem klawisza, to już te tryby manualne uruchamiają się natychmiast, gdy tylko przesuniemy pokrętło. Przed skorzystaniem z tego pokrętła warto więc założyć pokrywę, żeby nie zachlapać sobie kuchni. Tak więc, gdy przesuniemy w prawą stronę, uruchamiamy działanie silnika w 10-stopniowej skali. W każdym momencie możemy zmienić ten tryb albo wyłączyć, klikając tylko klawisz na środku tego pokrętła. Z kolei, gdy przesuniemy w lewą stronę, mamy te tryby automatyczne. Wtedy też na ekranie pojawi się czas, jaki jest potrzebny do zakończenia całego cyklu. Aby uruchomić ten tryb pracy, jak już wspomniałem, musimy najpierw wcisnąć klawisz i dopiero wtedy urządzenie rozpocznie działanie. Jeżeli jednak będziemy chcieli zakończyć wcześniej, też możemy to zrobić, wystarczy ponownie wcisnąć klawisz na środku. Jeśli chodzi o dostępne tryby, to do dyspozycji mamy po kolei tryb sorbetu, potem jest tryb do miękkich owoców, tryb do twardych owoców, następnie mamy tryb zupy, tryb mielenia oraz tryb czyszczenia. Te tryby trwają od 28 sekund do 8 minut. Z kolei, gdy korzystamy z trybu ręcznego, urządzenie automatycznie wyłączy się po upłynięciu 10 minut. Nieco ukrytym sposobem sterowania jest jeszcze możliwość takiego pulsacyjnego działania po przytrzymaniu klawisza w tym pokrętle. Tak długo jak będziemy trzymać, tak długo będą też rozdrabniały się różne składniki, wtedy jest uruchomiona maksymalna moc, co sprawdzi się właśnie do takiego szybkiego rozdrobnienia przede wszystkim mniejszych produktów. No dobrze, a co w ogóle możemy wykonać w poszczególnych trybach działania? No to idźmy po kolei. W trybie sorbetu możemy wykonywać różne właśnie sorbety z przeróżnych mrożonych owoców. Warto jedynie pamiętać, żeby nie były one zbyt dużych rozmiarów, żeby urządzenie sprawniej poradziło sobie z rozdrabnianiem. Do takiego sorbetu możemy dodać oczywiście różne dodatki, na przykład trochę soku z cytryny, czy na przykład miód, żeby nieco wzbogacić ten smak. Możemy tutaj umieszczać również kostki lodu, w połączeniu ze świeżymi owocami, wtedy też uzyskamy coś w rodzaju sorbetu. Ciekawym zastosowaniem jest także wykonywanie kawy mrożonej, gdzie umieścimy kostki lodu, mleko i ewentualnie właśnie kawę, a całość nam się fajnie wymiesza i utworzy bardzo fajną piankę. Idziemy dalej. Tryb do miękkich owoców sprawdzi się do różnych właśnie owoców, które, no jak sama nazwa wskazuje, nie będą zbyt twarde. Będzie to więc idealny do chociażby banana, ananasa, arbuza, pomarańczy, truskawek. Mogą być to także gruszki, awokado, mango, czy chociażby nieco miększe jabłka. Oczywiście w tym trybie możemy także dodawać składniki nieco twardsze, zarówno warzywa, jak i owoce, ale także na przykład kostki lodu.
Po prostu musimy wtedy obserwować, czy wystarczająco dobrze wszystko się rozdrobniło, czy blender będzie jednak potrzebował nieco więcej czasu. Nieco więcej czasu zajmuje bowiem rozdrabnianie tych twardszych owoców czy warzyw. Będzie to więc idealne do marchewki, buraka, bardziej soczystych jabłek, może być to także ogórek, kapusta, czy chociażby mrożone składniki, które będziemy dodawać do koktajli. I tutaj też oczywiście możemy dodawać takie nieco miększe składniki, możemy to sobie dowolnie mieszać. Głównie chodzi o ten czas, który jest dopasowany do większości tego typu produktu. No i warto pamiętać, że te dwa tryby sprawdzą się zarówno do uzyskiwania gładkich smoothie, jak i przeróżnych koktajli, drinków, lemoniad, czy cokolwiek jeszcze innego wpadnie nam do głowy. Te tryby są jednak dedykowane raczej do nieco chłodniejszych produktów. Tak jak mówiłem, mogą być tutaj także mrożone czy kostki lodu, no bo do działania na ciepło mamy kolejny tryb. Jest on nazwany jako tryb zupy, działa on 8 minut, no i jak dla mnie jest mega zaskoczeniem. Okazuje się bowiem, że blender w tym trybie nie tylko będzie dokładnie rozdrabniał wszystkie produkty, ale także stopniowo je podgrzewał. Możemy więc do dzbanka wrzucić wszystkie składniki, które chcemy zawrzeć w zupie krem, a po 8 minutach całość jest podgrzana, no i praktycznie gotowa do jedzenia. Rozdrabniać możemy także już ugotowaną zupę, którą wcześniej zrobimy w garnku. Jeżeli chcemy więc, żeby coś się dłużej wygotowało, to oczywiście zawartość takiego garnka możemy wlać do dzbanka i również w tym trybie zupy całość dokładnie zblendować. Wtedy może nie będzie ta zupa już tak bardzo podgrzewana, co bardziej utrzymywana temperatura, sprawi więc to, że od razu po zblendowaniu będziemy mogli cieszyć się smakiem potrawy. Ten tryb oczywiście sprawdzi się także do różnych sosów, możemy także wykonywać różne przeciery, keczupy, jakieś marmolady, więc no zastosowań jest tutaj naprawdę sporo. Kolejny jest tryb mielenia. On sprawdzi się idealnie do rozdrabniania twardszych produktów, takich jak na przykład orzechy, płatki owsiane, które chcemy zmienić na mąkę. Bardzo dobrze blender poradzi sobie także chociażby z ziarnami kawy, więc no możemy rozdrabniać praktycznie wszystko, co wpadnie nam do głowy. Ten tryb trwa dokładnie 34 sekundy i pozwala to uzyskać takie średnie rozdrobnienie. Jeżeli chcemy naprawdę miałkie produkty, polecam uruchomić sobie ten tryb dwukrotnie, wtedy faktycznie już uzyskujemy mąkę, czy chociażby kawa jest wtedy perfekcyjnie zmielona. No i ostatni jest tryb czyszczenia. W nim chodzi przede wszystkim o to, żeby obmyć cały dzbanek i noże, żebyśmy nie musieli robić tego ręcznie. Wystarczy trochę wody, kropelka płynu do mycia naczyń i po 44 sekundach możemy całość opłukać już wyłącznie pod bieżącą wodą i dzbanek jest gotowy do dalszego działania. Każdy z tych trybów automatycznych poza trybem zupy działa w takich sekwencjach mielenia i odpoczynku. Na przykład w trybie twardszych owoców mamy najpierw maksymalną prędkość przez 30 sekund, potem przez 2 sekundy silnik jest wyłączony, żeby wszystkie składniki też mogły swobodnie opaść na dno, co zwiększy skuteczność rozdrabniania całości. Potem mamy prędkość 6 przez 10 sekund, następnie 2 sekundy odpoczynku, kolejno jest prędkość 10 przez 60 sekund, znów 2 sekundy odpoczynku, a na koniec 10 sekund z prędkością 6, już tak dokańczając całe mielenie. Teoria teorią, ale jak w ogóle ten sprzęt sprawdza się w praktyce? No ja osobiście jestem mega zadowolony. Te tryby mają faktycznie bardzo przemyślane czasy i są dopasowane do różnych rodzajów produktów. Może z dwa razy zdarzyło mi się, że musiałem gdzieś wydłużyć czas, ale to głównie wtedy, gdy umieściłem nieco więcej twardszych składników. Tak jak wspomniałem, bardzo zaskoczył mnie ten tryb zupy, który faktycznie daje sobie radę z przygotowywaniem różnych zup. Może nie jest ona podgrzewana totalnie do wrzątku, ale tak, żeby od razu zjeść, myślę, że jest idealnie. No i ten tryb czyszczenia też sobie nieźle daje radę. Faktycznie większość zanieczyszczeń się tutaj usuwa bez zbędnego szorowania. Jedynie już kawałek przy pokrywie może zostać nie do końca doczyszczony, ale zazwyczaj silniejszy strumień bieżącej wody pozwoli oczyścić nawet te fragmenty. Osobiście podczas korzystania z tego urządzenia polecam zapoznać się z książeczką z przepisami. Mamy tutaj kilka fajnych inspiracji, z których możemy skorzystać. Są zastosowania, na które czasami można by było nie wpaść, więc no tak inspiracyjnie warto sobie to przejrzeć. Jednym z moich odkryć jest na przykład wykonywanie koreańskiego ciasta ryżowego, do którego wykorzystuje się mąkę ryżową zrobioną właśnie w tym urządzeniu, a potem całość jest gotowana przez chwilę na parze, uzyskując takie ciekawe, delikatne w smaku ciasto. Tak więc no już jak jest ta książeczka, to warto sobie ją przejrzeć, no bo może dla Was też coś fajnego wpadnie w oko. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o HappyCall Axlerim Z?
Uważam, że to naprawdę bardzo ciekawy blender. Pozwoli on nie tylko na wykonywanie różnych ciekawych koktajli, ale także sorbetów, drinków, przecierów czy na przykład kawy mrożonej. Poza tym jednak dzięki temu, że mamy wbudowaną grzałkę, urządzenie pozwoli wykonać nam zupy czy chociażby sosy, co także stanowczo rozszerza jego funkcjonalność. Urządzenie oferuje nam niezłą moc działania, całość wygląda też atrakcyjnie, więc no osobiście uważam, że jest to naprawdę sprzęt warty naszej uwagi. A co Wy sądzicie o takim sprzęcie? Czy u Was taki blender by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zajrzyjcie także koniecznie do opisu, gdzie znajdziecie link promocyjny, dzięki któremu kupicie ten blender nieco taniej. Podrzucam tam także polecane wyciskarki wolnoobrotowe marki Hurom, które są udostępniane przez tego samego dystrybutora. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie także łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!